Dobra, wygląda, że jest cisza i spokój. Nie no, po takiej dużej batalii przed chwilą raczej nie spotkamy tutaj szybko jakiegoś dużego przeciwnika. Ale te 20 dropsów. O, moneta. Dobra, spoko. Nie, ale tam chciałbym się dostać. Może tu? Górą? Nie. Druga strona. O, nikt nie powiedział, że... Śmierdzi trochę progresem. Więc może jeszcze nie. Jeszcze chwilkę. Nie, to coś może być. Bardziej chodziło mi o wnętrze. No właśnie. I co, miałem coś takiego nie podnieść? Zresztą było z 15, 16, 7. Nie, ale czy mi się wydaje faktycznie, czy przedmioty połyskują? Nie, bo by się okazało, że faktycznie... Nie, no musi się od nich jakieś światło latarki inaczej odbijać, przecież są widoczne z daleka czasami. Ja zresztą co, w tym odcinku polujemy na coś, co mruga? Coś, co świeci? O, przyjrzyjmy się... No, ewentualnie tam w oddali coś by było. Nie, ale chyba tu już nie. Dobra. To cóż, progres. Jeśli wreszcie trzeba przejść. No i... Nie, słońce, dobra, kurde, maskę ściągnęła, pff, lajtowo. Teraz już ciśniemy do przodu po prostu. No, bo już nie ma ręki i cała ta... przygoda totalnie bez potrzeby, ale... Co, zabijamy ich? Swoich własnych współbraci, no, no. Wszyscy cię szukają. Co zrobiłaś? Nic. Kazałam ci zostać. Nie mogłem. Roi się to od twoich przyjaciół. Masz wszystko? Tak. Teraz tylko musimy się stąd wydostać. No to faktycznie najlepiej będzie nikogo nie zabijać po drodze. Za mną. No bo jeszcze lepiej po prostu łódka i nara. No i chyba to było na tyle proste, że nawet nie zobaczymy tej drugiej powrotnej. Chyba, że w postaci cutscenki. Ale na chwilę odwróciłem wzrok, czy już są na miejscu? No, spoko. Hej, Alice. Hej. Ej, Eli przypadkiem nie zabiła. Chcesz pogłaskać? Rewa i Jary, co? Widzisz? Zrobione. Możecie się z nią zobaczyć. Czyli która to była ręka? Lewa? Tak, wyliżę się. Hej. To jeszcze dzieci. Wiem. Co się nam stało? Może przestaliśmy szukać światła? Może. To jest prawdopodobnie ostatnia rozmowa, tak? Zajrzę do niej. Dobra.
No, miałeś swoją okazję, żeby pogadać? No nie mówcie, że na stole operacyjnym Owen powiedział Mel, do czego doszło. No, albo po prostu Mel wykończona po długiej operacji, no amputacja kończyn górnej to no chyba nie przelewki. O, znowu flashback do bliżej nieokreślonej przeszłości. Oceniając po wielkości łap 3 lata temu, albo może i nawet 4. No ale tutaj już znajoma okolica, więc już wiemy gdzie iść. Bez obracania się, a gorzej, aby tym razem tutaj coś było. Ej. Ej, co to jest? Nie, przez sekundę myślałem, że może faktycznie zawsze tam coś było, a ja zawsze to omijałem. To widzę wspomnienia z gatunku miłych, raczej. I dzień trzeci, punkt kulminacyjny. No chyba, że gdzieś to, ten impas będzie trwał troszeczkę dłużej, dojdzie do dnia czwartego tak naprawdę. Ale to już w skórze Ellie, mam nadzieję. Co daje w akwarium? Ale właśnie, Abby musiała być naprawdę blisko, skoro tak szybko zdołała odnaleźć Eli i Tomiego. Owen? To tylko ja. Czemu jeszcze nie śpisz? Zmieniłam bandaże Yary. Nie do wiary, że już wstała. Cóż, blizny są twarde. O co się kłócą? Nie, wieprz się, Yara! Ciebie bym nie zostawił. Lew nie chce opuścić Seattle. Owen zaprosił ich do Santa Barbara. To w stylu Owena. Myślałam, że wybijesz mu to z głowy. Właściwie to idę z nim. O. Ale bez ciebie. Co? Może nabrałaś go z tymi dzieciakami. Ale nie mnie. Na co niby nabrałam? Najlepszy łowca Isaaca jakimś cudem zmienił zdanie. I wcale nie chodzi o Owena, prawda? Nie zawsze robiłam to, co trzeba. Jesteś zdzirą, Abby. Ua, mocne słowa. Zawsze byłaś. No i nie może odbić piłeczki nawet? Chcesz pomóc tym dzieciakom? Zostaw je w spokoju, zanim je wyruchasz. Ua, aż tak. Dobra, czyli wie. Skąd wie? Abby? Kiepski moment, wiesz? Koszulka. Nic ci nie jest? Jak twoja ręka? No, nie ma jej. Lepiej niż rana. Przekonałaś Lewa? Przekonam.
pomożesz mi go szukać. Jest zdenerwowany. Jasne. Co, już zdążył gdzieś uciec? Zresztą chwilę temu sobie gadałaś, no i... Myślałem, że po prostu poszedł do innego pomieszczenia, sobie tam, nie wiem, 4 głębokie wdechy wziąć. 2 głębokie drinki, nie wiem. 2 głębsze. Aha, to znamy bardzo dobrze. Lew, wracaj tu, proszę. Blizny tak się przecież nawoływały. Dlaczego Lew nie chce iść do Santa Barbara? Martwi się o naszą mamę. O to, jaki los ją przez nas spotka. Słusznie się martwi? Powinien się skupić na własnym bezpieczeństwie. No wiesz, no to jednak on ogolił tą głowę, nie? Co się stanie? Czasami rodzice ponoszą konsekwencje grzechów swoich dzieci. Ale mama jest taka wierząca, a raczej nic jej nie grozi. Można coś zrobić, żeby jej pomóc? Lew nie przekona jej do odejścia. To niemożliwe. Bardziej się boję, co by mu zrobiła. Lew? Lew, przepraszam! Lew! Wiesz, ciekawe, czy to widział. Uwielbia rekiny. Uwielbia rekiny, ale nie znosi oceanu. Otworzył się przed tobą. Połączył nas wspólny strach przed śmiercią. Mówił, że byłaś dzielna. Ściemnia. Słyszałaś to? Lew! Chyba nie zarażeni, co? Jesteś tam? Chyba nie Eli, co? Hej, spokojnie. Spokojnie, ona chce się bawić. Hej, mała. Co tam masz? Chyba marnicę nie widać. Okej, patrz. Dobra, ostatnia zabawa w jej wykonaniu pewnikiem. Aport, mała. Chyba chce, żebyś znowu jej rzuciła. No, ty nie chcesz spróbować, dobra, może? Jeszcze raz. Dobrze, by spadło. Tak, ale szybko. Pierwsza. Spróbujesz? O, teraz ty. To chyba kiepski pomysł. No, bez przesady, dawaj. I tak ten pies zaraz pewnie zginie. Ale nie ugryzie mnie, co? Nie. Nie, odgryzie ci jedyną kończynę górną, która ci została. Mówisz, że biorąc kiepski żółt, musisz nabrać wprawy, wiesz? Mogę jeszcze raz? Byłaby zachwycona. No, takie sobie te rzuty, takie sobie. Ale coraz lepiej. A co, chcesz jeszcze raz? Czy pokazać ci prawdziwy żółt? No, oby się odbiła. No. Dobra, ale musimy chyba już iść, nie? Wiesz, młodszy brat, te sprawy. Musimy szukać dalej. Ostatni rzut? Nie. O, biedna Alice. No, jeżeli się nie mylę, no, 2 ciosy nożem od Eli i 1 kopniak i to załatwiło sprawę. Nie cierpiała zbytnio, ale szkoda psiaka. Lew! Dlaczego to robi? Myślisz, że mógłby przekonać waszą mamę? Gdyby go teraz zobaczyła, udusiłaby go własnoręcznie. Tylko dlatego, że zgolił włosy? Naprawdę? Ile ci powiedział? Prawie nic. Słyszałam, że wasi ludzie nazywają go Lily. O, właśnie. To mi umknęło? Przez długi czas
Nie rozumiałam, dlaczego kwestionuje nasze zasady. Tradycje. Kiedy powiedział mi, kim naprawdę się czuję, kazałam mu zachować to dla siebie. Miałam nadzieję, że mu przejdzie. Przez chwilę tak wyglądało. A potem zgolił głowę. Jak mężczyzna. Samobójstwo. Więc uciekliście. Czy uciekłyście? Zbiłam go. Byłam taka głupia. Hej, mam pomysł. Znajdźmy mu coś fajnego. Chodź. Czyli dziewczynka w ciele chłopca, tak? Czy jak, co? Dlaczego zrobił to teraz? Znaczy zgolił głowę. Tydzień temu wyznaczyli mu rolę w społeczności. Chciał być żołnierzem jak ja, ale wybrano go na żonę członka starszyzny. To część tradycji. Biedak. Żonę członka starszyzny. To w Kalifornii. Gdzie jest Kalifornia? To tak, to jest Seattle, a to Santa Barbara. A nasza wyspa? Jest trochę za mała, ale byłaby gdzieś tu. Jak daleko. No. Dobrze. No ale wraz z Owenem też ich marzenia o ucieczce do Santa Barbara legły w gruzach. Na to wygląda. Nie no, raczej coś mieliśmy mu znaleźć, nie? Coś o rekinach może? Ogólnie kiepska rola w społeczności. Czyjaś żona po prostu. Na pewno coś tu jeszcze zostało. Koszulki. Co? Mówisz? Serio? Nie. Znajdziemy coś lepszego niż te koszulki. No, całkiem możliwe. Tylko z drugiej strony... Co to chciałabyś znaleźć? No. Myślałem, że bez nachylenia da radę, ale... I oczywiście trzeba było za nią zrobić i to. Całkiem urocze. Co nada się? Coś ciekawego? Nie. Szukaj dalej. Czy w jednym specjalnym miejscu... Może mu coś tam rzucić? Nie. No ale coś z motywem rekinów, tak? Podejrzewam. Coś w ten deseń? Coś totalnie zupełnie innego? Co to jest? O, tam wiaderka, okej, ale to? Szklanki? Z orką? Kto nie miałby coś takiego kupić? Ej, jest chyba i rekin. Pruszow. Za mało męski. Czy nada się? Może to? Jest świetny. Mel się myli. Wiesz. Jesteś dobra. Nie znasz mnie. Trochę znam. No, trochę. I to jest właśnie to. Trochę. Abby, możesz przestać kraść moje rzeczy, proszę? Wybacz, nie wiedziałam, że to wszystko jest twoje. Ta, wiesz, moje akwarium, moje rzeczy.
Żartuję. Bierz co chcesz. Ty nie. Widziałeś lewa? Tak. Szedł korytarzem. Okej. Czy możemy pogadać? Dogonię cię. Okej. Myślała, że mówię serio. Dzieci są trudne. Tak. Za to ciebie lubią. To... teraz do Santa Barbara, tak? Nie mogę. Co? A, jedna. Przecież wiesz. Coś wymyślimy. Już za późno. Nie, nieprawda. Słuchaj. Wiem, jakie to pogmatwane. Wiem. Ale mamy prawo do szczęścia. Abi. Możemy być szczęśliwi. Słyszałeś? Oj. Nie przypominam sobie... Jej popłynął w cholerę. Co on robi? Płynie po nią. Po kogo? Po matkę. Ona go zabije, Abi. Łódź gotowa? Jeszcze nie. Ile to potrwa? Kilka godzin. Kurwa. Odetniemy go. Weźmiemy łódź z przystani. Hej, i... właśnie przyszła operacja. Nie szkodzi. Jak inaczej go znajdę? Pójdę z tobą. Owen? Płynął na tę wyspę. Właśnie. Nie puszczę jej tam samej. Właśnie, że tak. Mogę pomóc. Tak. Naprawiając tę cholerną łódź. Priorytety, Owen. Jara, idziemy. No, trzeba zrozumieć postawę Mel. A, czyli w momencie... Uła, no tak. A wzięłaby Owena ze sobą, przeżyłby. To przystań. Jak się czujesz? Dobrze. Czyli dokładnie jak oni odpłyną, to tutaj wbije Eli na pełnym bucie. Czy z tego korzystają? Dokujemy tam część łodzi. I wystrzela wszystkich na miejscu. No tak. Łącznie z psem. Nie, no ten, powiedzmy, to, żeby ten katowski topór opadł, to jest nieuniknione już. Możesz. Mowy. Jak to nie, starym zwyczajem. Nie, ale już teraz? Serio? Nie tyle, żeby historie się wyrównały. Nie. W żadnym wypadku. Ale już ciut lepiej chyba wszyscy rozumiemy Abby i całą jej postać. Mimo wszystko. No ale starczyło, żeby nie zabijała Joela i było wszystko okej. Mogła odpuścić. Mam czemu ostatnio gdzieś skoczyłem na pysk? A, tutaj właśnie. Czyli... Co, do wody? Jakoś? No, ja chcesz to zrobić? A, dobra. A czy mi się wydawało, że Jara zaczyna się trząść? Chodź. Pomogę ci. Dam radę. Że na chwilę temu przyszło operację. Żeby to się kiku dni otworzył, nie? Szczególnie, ale kibel w ogóle pod się równowagi jest zatracone już bez jednej ręki. No. No. Tutaj gruba podróż jak na tuż po operacji praktycznie. No, ale dla brata, siostry, no właśnie ciężki temat, nie? Wzdłuż wybrzeża jest kilka martwych pól. Dalej ruszymy bocznymi drogami. To bezpieczne? To najlepsza opcja. Jest jakaś szansa, że lew zmieni zdanie? Nie. Jest zbyt uparty. Czy on wie, w co się pakuje? Zaczęłam. To jest dla niego ważne. W końcu to jego mama. Tak, wiesz. Dla niego bez znaczenia.
Aż tak? Aż taka dewotka? No, to tym gorzej dla niego w tym momencie. Dobra, ja znowu nie podnoszę rzeczy, bo nie ma. O, ale te nawet nie wchodzą. No dobra, wciśniesz się chyba, nie? Co tylko mogę, to podniosę. Ja, w sumie dobre miejsce, żeby sobie urządzić tutaj tymczasową bazę wypadową. O, tabletki. Ej, wszystko, czego potrzeba. Jawnie. Dobra, czy coś może? Nie. Czy ja wiem, czy to potrzebne? Ej, dobra, pójdźmy w stronę balistyki jednak. A szybszy ruch celując. No, niech będzie. Chyba nie przejdziemy tędy, wiesz, Jara? Jak dostaniemy się stąd na przystań? Drepcedesem, moja droga, drepcedesem. Na szczęście masz dwie nogi, ja też. I użyjemy ich w następnym materiale intensywniej. Bo trzeba się dostać do przystani. Wziąć łódź i dzida za lewem. Za lewą? Za Livi? Okaże się. Trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej! No coś tam ją boli ewidentnie.